Dzień dobry, Tomek Wiejski, witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o symetrystach. Kim są symetryści? Definicję symetryzmu onegdaj ukuł pan profesor Leszek Balcerowicz, który napisał na Twitterze, że równy stosunek do sensu i nonsensu jest bezsensem. I w zasadzie ta definicja oddaje, kim są symetryści. Czyli są to, proszę Państwa, dziennikarze, którzy mają taki sam stosunek do sensu i nonsensu. Od wielu lat relatywizują ewidentne zło, które pojawia się w sieci, udając, że go nie widzą. Albo jeżeli nawet to zło widzą, to ale za PO to, a Tusk to tamto, a że oni kiedyś to. I dokonują takiej paraleli z paralaksą, zwał jak zwał, jeden wielki absurd, aby namieszać ludziom w głowach, krótko mówiąc. Na czym to polega? Otóż pewna dziennikarka, nazwisko pominę, ale wszyscy będą się domyślać, o kogo chodzi. Pewna dziennikarka znanej opozycyjnej gazety określiła scenę polityczną, czy też ludzi z PiS-u, że są stroną politycznego sporu. Otóż, proszę Państwa, jak złodziej i kłamca i zwykły pospolity bandyta może być po stronie politycznego sporu? Od 8 lat jesteśmy świadkami demontażu państwa prawa. Żyjemy w kraju praktycznie, w którym rządzi anarchia. Jak to jest możliwe, że skądinąd wykształceni ludzie, dziennikarze, o szerokich horyzontach, jakby się mogło wydawać, udają, że nie widzą zła? Takiego pospolitego. No, nie można nazwać kłamcy i złodzieja premierem, czy ministrem, czy posłem. Koleś właśnie ukradł 100 tysięcy euro z Parlamentu Europejskiego, a pan dziennikarz z panią dziennikarką pytają się go, co tam słychać, panie pośle. No, ludzi przed telewizorami, czy przed radioodbiornikami krew zalewa, bo mówią, panie, przecież to jest zwykły pospolity złodziej. Ale pan redaktor z panią redaktor tego nie słyszą. Trochę się to zmieniło, zmienia się od kilku lat, kiedy medium społecznościowe, jakim jest Twitter, stało się dość potężnym narzędziem komunikacji opinii publicznej z politykami, ale również i z dziennikarzami. I owi symetryści, którzy dalej z ekranów telewizorów leją te swoje bzdury, opowiadają te kocopoły o tym, że trzeba znaleźć dialog ze zwykłymi bandziorami, złodziejami, próbują dalej mieszać ludziom w głowach, zderzyli się z krytyką, nie myli z krytykanstwem, opinii publicznej, chociażby na Twitterze. Nagle zaskoczeni, jak to można nie zauważać ich geniuszu, jak można ich krytykować. Pewien dziennikarz, fan pączków, który dotychczas uchodził za tak zwanego symetrystę, który w jednym z programów, kiedy była mowa o atakach PiS-u na osoby transseksualne czy homoseksualne, w pewien sposób określił to, że w polityce liczy się efekt, wygrana, a nie otrzymuje się punktów za styl, bo to nie jest jazda figurowa na lodzie. Z kolei drugi dziennikarz, który jest redaktorem naczelnym znanego portalu, znanego z clickbaitu. Clickbaity, proszę Państwa, to są takie teksty, które mają Państwa przyciągnąć do tego, żeby kliknąć w dany link. I tenże redaktor naczelny, który onegdaj też występował w różnych telewizjach śniadaniowych, potwornie się na owego fana pączków oburzył. Krótko mówiąc, go opieprzył na wizji, że opowiada jakieś straszne rzeczy.
To nawet ów redaktor naczelny się był wkurzył, bo to, co powiedział pan Pączek, było naprawdę bezczelnością. Jak można zwykłych homofobów, i nawet używając mocniejszego słowa socjopatów, określać, że oni jakąś politykę uprawiają? No ludu ty mój, bez przesady. I tak, proszę państwa, ci symetryści dalej mieszają ludziom w głowę. Występują przed państwem, czy w radiu, czy w telewizji, i dalej bablają o tym, że PiS to jest opcja polityczna. Nie, nie jest. Od lat nie jest. I tak na dobrą sprawę nigdy nie była. Kradną na potęgę. Grabią majątek narodowy. A co robią ci symetryści? Siedzą przed państwem, bo oni was nie widzą. Siedzą przed państwem i między sobą prowadzą długie rozmowy. Jest taki program Loża Prasowa, gdzie przodują symetryści, występując tam i pieprzą takie potworne bzdury, że naprawdę człowieka krew zalewa, bo jak kłamstwa można relatywizować, jak można nie nazywać rzeczy po imieniu i bawić się w jakąś kreację rzeczywistości, kiedy Polska jest w totalnej ruinie. To mnie naprawdę nie tyle co przeraża, ile po prostu oburza. Dlatego symetrystom trzeba powiedzieć nie. Na Twitterze w tej chwili są mało popularni. Mało kto w ogóle chce z nimi dyskutować, a większość komentarzy, która się znajdzie pod ich wpisami, są to raczej złośliwości, szyderstwa i zwykła kpina z tego, co oni wypisują. Wracając na chwilę do słynnego pana symetrysty zwanego Pączkiem w niektórych kręgach, nie wynika to z jego tuszy, wynika to po prostu z tego, że on uwielbia pączki, którymi go w Duda Busie onegdaj częstował Andrzej Duda. Tenże człowiek, którego obserwuje kilkadziesiąt tysięcy podobno ludzi, kiedy cokolwiek napisze, to tak zwanych polubień pod jego wpisami jest kilka albo w ogóle. Kiedyś jeszcze ludzie, jak to się mówi popularnie, lajkowali to, co on pisał. Podobnie z innymi dziennikarzami. Są tak zwani dziennikarze, którzy lubią nosić muszki i próbują odgrywać dziennikarzy o poglądach konserwatywnych, wypowiadają się zawsze bardzo stonowanie, są dalecy od opinii i ocen i zawsze mówią o tym, że trzeba jednak spojrzeć na to w szerszym kontekście. Gówno, nie trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Na to trzeba spojrzeć tak, jak to jest. Czyli jeżeli siedzi przede mną złodziej i kłamca, to ja nie będę go tytułować ani posłem, ani ministrem, tylko powiem, pan jest kłamcą. Pan jest oszustem, pan jest złodziejem. Może mi pan wyjaśnić, dlaczego? Takie słowa nie padają, bo co? Polityczna poprawność? Nie mam pojęcia, nawet nie wnikam. Wiem tylko jedno, że już w wolnej Polsce również media spotka rewolucja, bo się naród w końcu wkurzył. Ci symetryści staną się praktycznie nikim. Tak jak dotychczas jeszcze kreowali rzeczywistość i próbowali wmawiać ludziom, że jest inaczej niż słyszycie i widzicie, zakończą swoje kariery, nie wiem, pisząc do lokalnych gazetek czy zajmując się działami reklam, bo to się do tego sprowadza. Kiedy próbowałem wielokrotnie wchodzić w jakąś dyskusję z którymś z tych żurnalistów, no to oni oczywiście to ignorują, zawsze mogą mnie zablokować, unikają dyskusji, nie lubią nazywać rzeczy po imieniu. Od wielkiego dzwonu zdarza się któremuś, no już w obliczu oczywistych sytuacji, tak jak mamy tak program Villa Plus, gdzieś tam jakiś grom rzucić na rząd PiS, ale pamiętam, jak właśnie jedna z dziennikarek znanej opozycyjnej gazety, dziennikarka bardzo zacna, występująca często w telewizji, kiedyś upomniała
opinię publiczną na Twitterze, czyli zwykłych ludzi, którzy się burzyli na kłamstwa Morawieckiego, aby krytykować rząd z umiarem. Czy państwo sobie wyobrażacie, że facet, tak jak Morawiecki, występuje przed ludźmi i kłamie? Kłamie, wokół niego są dziennikarze, nikt nie powie mu: człowieku, przecież ty kłamiesz. I ta pani dziennikarka będzie na tyle bezczelna, bo to jest bezczelność, będzie mnie, nas łajać, pouczać, że mamy krytykować rząd z umiarem. Nie, droga pani, nie będziemy krytykować z umiarem czegoś, co jest zwykłym szambem. A waszą rolą, dziennikarzy, żurnalistów, miało być stanie na straży prawdy, tej obiektywnej. Ja nie mówię o obiektywizmie, o tym robieniu dwóch herbatek, jednej z cukrem, drugiej bez. Tylko mówię o prawdzie obiektywnej, o tym, że jeżeli ktoś ewidentnie kłamie, to się to nazywa kłamstwem, a nie określa się go stroną politycznego sporu. No puknijcie się w te wasze puste głowy, do czego doprowadziliście. Bo to, że dzisiaj rządzi PiS, to nie jest wina Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, to jest wina propagandy mediów. To jest wasza wina. Tak, to wy doprowadziliście swoimi tekstami i swoją zupełnie bezsensowną krytyką rządów Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska do tego, że dzisiaj rządzi PiS. To was można za to winić. Jesteście czwartą pseudo- czy patowładzą i tak już będzie. W tym materiale specjalnie nie wymieniałem nazwisk, żeby was już totalnie nie skompromitować, ale ludzie dokładnie wiedzą, o kim ja mówię. Będziecie się przez długie lata wstydzić tych swoich pseudotekstów, tych pseudowolnych mediach, gdy zapraszaliście zwykłych złodziei i łobuzów. I tyle mam wam do powiedzenia, bo na pewno ten program będziecie oglądać. Pies z wami tańcował, szanowni redaktorzy i redaktorki. I tyle. No cóż, drodzy państwo, to tyle, co im wygarnąłem i nagadałem. Z lekka mi ulżyło. Państwa zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jednocześnie wszystkim państwu dziękuję, wszystkim moim widzom za obecność na moim kanale. Przybywa was coraz więcej, a cieszy to tylko moje serce i postaram się jeszcze bardziej zachęcać państwa do oglądania moich audycji. Teraz się z państwem żegnam, kłaniam się nisko do samej ziemi, pozdrowności i spokojnego odpoczynku weekendowego.